Myślę, że będzie dobrze. Chociaż może troszkę wyżej. O! Może być. Dobra. To co, robaczki? Zaczynamy z holem? Dajmy sobie klapotki, żeby tu nie tuptać. I lecimy. Papier biały. Papier biały. Dobrze, toaletowy. Mamy też papier ręcznikowy. Byłam dzisiaj w Auchan i kupiłam dwie takie blachy, bo będę robiła ciasto. I słuchajcie, dobra, może jakoś tak po kolei. Mam dwa kopy i będziemy robić dalszy ciąg ogórków. Dzisiaj sobie może spróbujemy te nasze. No, myślę, że to już będzie można spróbować. Ten jeden słoiczek. Tu mam całą torbę ogórków. Powoli zaczynają u nas ogórki wychodzić, także bardzo chętnie przyjmę przepis na jakieś sałatki z ogórków. Mamy winogrono i to były zakupy z Dino. Nie, wróć. Dwie suszarki też wleciały i tak się śmiałam w samochodzie, że będę dzisiaj prała. Słuchajcie, mam nowe, wiecie jak to jest, suszarka się zużywa, pręty się łamią i tak mówię, no tak się zbierałam, bo ogólnie chciałam kupić suszarkę taką albo taką. Tutaj sobie zobaczycie, ale jak ja zobaczyłam cenę, to mi się odechciało. A te była promka Dino po 50 zł, więc mamy. Kupiłam też kartę pamięci, nie, pendrive'a. Bardzo gardło mnie boli. Kupiłam też pendrive'a. Muszę dużą ilość stąd zgrać tam, żeby móc dalej tutaj nagrywać dla was. Także powiem wam, że przymierzam się do kupienia dysku zewnętrznego. Po filmiku Ewy stwierdziłam, że to już chyba czas się pora, bo się robi poważnie. Mamy tasik chleb tostowy. Mamy jedną zapiekankę. Mamy jedną bagietkę czosnkową. Tu, słuchajcie, wleciały takie krakersy. Jogurcik. Serek. Śmietana. Mamy całą paczkę proszku do pieczenia. Śledzik na raz dla Szymka. Kiełbasa. I teraz tak. Dzisiaj jeszcze nie wymyśliłam, co będę robić w tygodniu na obiad. Na pewno w niedzielę chciałabym zrobić grilla, czyli w niedzielę będziecie ten film oglądać. Albo może w sobotę. Jutro. Takim późnym popołudniem, koło 18. No zobaczymy. W każdym bądź razie na pewno będę chciała grilla. Mam tą karkówkę z zeszłego tygodnia, więc na pewno ją rozmrożę, namarynuję. Kaszarkę kupię jutro w Dino. Zrobię sałatkę, śmieciówkę. Mamy też takie boczki rolowane. Tutaj mamy, słuchajcie, szynkę swojską, sądecką, tradycyjną. To jest z tej serii, co ja ten boczek tak bardzo lubię. Wzięliśmy jeden chlebek. Mascarpone, bo wymyśliłam sobie kolejne ciasto. No i w tej kolejności tutaj było promocja po prostu. Marletto i Marletto. Jeden smak to jest karmelowe latte, a drugi jest sherry brownie. Więc idzie od razu do zamrażalnika razem z tą zapiekanką. Promka była 70% na drugi tańszy. Jak dobrze pamiętam. I dzisiaj będziemy robić sobie ciasto. Mamy też jajka, słuchajcie. A w związku z tym, że jutro dokupię mięso, to przeciągniemy sobie tego vloga na 2 dni. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Cukier waniliowy. Mamy tak, jeden batonik do pracy. Drugi batonik do pracy. Jagodowy, tak mnie naszło na te jogurty jagodowe, że wszystkie są jagodowe. Mamy boczek do jajecznicy w niedzielę. Koperek do obiadu, zaraz do lodówki pójdzie.
druga bagietka. Zawsze mam takiego pecha, że się połamie, zawsze. Mam boczek i mam na niego plan, ale to wam zdradzę jutro. Znaczy, wy to sobie obejrzycie za kilka minut. Mamy też taki, słuchajcie, boczek rolowany, więc tak. Cebula, którą już w tym momencie włożę do lodówki. Muszę tu zrobić przybierkę i zastanowić się, bo tak sobie powiem wam, że nie myślałam. Mamy pasztet klasyczny, nie myślałam, jak to zabrzmiało. Nie zastanawiałam się. Papryka szczeciński, bo miałam ochotę. Co tu, jak tu? Szynka konserwowa, kiełbasa krakowska. Na Krainę Wędlin była przy zakupie trzeciej paczki chyba promocja. Tu już nie musimy nic mówić. I kiełbasa śląska, no do tego grilla. Będzie też kaszanka i na pewno zjedzie się trochę osób, więc... no właśnie. Dobra, czekaj Zosiu. No chodź. Ale brudna i mokra jesteś, bo pada, tak? A buziaczka też? Fu. A ty łakocia szukasz? Ale tu łakocia na razie nie ma. To jeszcze nie da. Buróweczkę damy. Chcesz buróweczkę? Ty lubisz buróweczkę. Mamy też buróweczki, tak? No już, zaraz. No, no moment. No daj, otworzę, tak. O, no poczekaj. Dać. No, co ty robisz? Zasiadasz. Niam, 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 zjadaj. Teraz się umyję. Dobra. Mamy też dwie cisowianki. Lekko gazowane. Słuchajcie, włożę to do lodówki i za chwilę przyjdę, bo patrzcie, co tu się dzieje. Ja wam pokażę. Patrzcie. Tu teraz w tym momencie tu zrobiłam miejsca, ale tu nie ma w ogóle miejsca. W ogóle nie ma miejsca, więc ja to ogarnę i widzimy się za chwilę. Dobra. Działamy dalej. Chlebek. Mamy też całą reklamówkę jabłek. Aż się prosi normalnie, żeby zrobić jabłecznik. I do tego te lody, nie? Ale ja nie mogę, gruba jestem, cukiernicka, czy słuchajcie. Krem waniliowy. Powiem wam, że trochę się uspokoiło. Jak jem w miarę regularnie, ograniczyłam cukier. Ograniczyłam smażone, jest dużo lepiej. Jest... nie najgorzej. Mamy żel. Mamy też banany. Mamy ziemniaki, idę je już włożyć. Mój Duduniu zgłodniał, tak? Co tam jest? Co tam jest? O. Idę, obrońcę uciśnionych. Dobra, kolejna torba. Mamy ogórki, bo mówię, będzie ta surówka. Mamy jeszcze ogórki. Mamy pomidory. Dawno nie jadłam, miałam ochotę, więc proszę bardzo. Mamy też przysmaczki, smaczki dla Duduśów. Tutaj mamy jeszcze jedne. Dobra, to nie. Mamy tak. Szynka gotowana. Salami z czarnuszką i dla Szymka salami klasyczne. Mamy też boczek pieczony. Ja nie lubię tego, ja tego nie jem. Mamy pastę do zębów. Barszcz biały, bo na pewno będzie w tygodniu barszcz biały. Mamy też dwa sereczki. Głąbeczki. Co my tu jeszcze mamy? Z Magnetic. Czekolada gorzka z całymi orzechami laskowymi. Raz. Wielowska, Szymcia ulubiona. A i wiem też na pewno, że będzie spaghetti w tym tygodniu. Pastet z królikiem. I jeszcze jeden twarożek. Może będzie twarożek. Ja chowam, widzimy się za chwilę. No i dobra. Reklamóweczka do samochodu będzie. Możemy dalej. Zostały nam jeszcze dwie.
Powiem Wam, że rekordowo, zaraz zobaczymy, ile wyniósł paragon, bo nie patrzałam, ale coś ponad koło 600, także chusteczki, bo nam się skończyły. Ja nimi, słuchajcie, robię wszystko. Ścieram meble, czyszczę buty, wielorazowego to nie, wielozadaniowego użytku, o tak. Mleko i mleko i zapiekankę, zamrażalnik, tak, zamrażalnik, Zofio, no co, no ty już swoje zjadłaś, potem jeszcze wieczorkiem będzie karmienie. No i na testowanie, słuchajcie, jak wiecie, u nas swego czasu bardzo często były dar, więc zaraz do sypialni poleci. Mamy krem waniliowy, słuchajcie. A co ja, dwa wzięłam? Dwa chyba wzięłam. Miałam jeden wziąć. Dobra, nieważne. Naszło mnie na nowy czas to, słuchajcie. I będzie właśnie z kremem waniliowym. Będzie z mascarpone. Będą herbatniki. I będzie dżem chyba śliwkowy. Przekładany. A na wierzchu chyba chciałabym borówki. Także zobaczymy. Czy będzie zjadliwe? Nagram Wam. Jak będzie niezjadliwe, to Wam nie opublikuję, ale wiem, że robicie ten poprzedni przepis 10-minutowy, krówkowy i Wam bardzo smakuje, także ja się bardzo cieszę. I to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że będę nagrywać takie przepisy. Gorzka czekolada. O, a może jeszcze gorzką czekoladę zetrę na wierzch? Zobaczymy. Cukier biały. Kizarsy. Mamy majonez, bo będzie sałatka śmieciówka. Jogurt jagodowy, sos czosnkowy, kizers i paczka ciastek do kawy, jak goście przyjdą. Dalej. Piórka, dalej. Napój jabłkowy do lodówki zaraz wleci. Tymberg. Maszynki, te są w ogóle bardzo dobre. Papryka do sałatki. Płyn. Mamy olej. I Szymek chciał, wiecie, on teraz biega po dworzu dużo, więc jak będzie gdzieś tam poza domem, będzie chciał, to sobie weźmy, dobra. A tego nie promujemy. Także dobra, to było na tyle. Z takich podstawowych, planowanych zakupów. Ja to ogarnę, pochowam i za chwilę się połączymy dalej. No i dobra, słuchajcie. Trochę mi się zimno zrobiło. Mamy słoiki. Zaraz je umyję, wrzucę do piekarnika. Tam zaraz będę ściągać dla Was materiał, żeby móc teraz tutaj nagrywać to, co będę chciała Wam przekazać. Więc przychodzę tylko z informacją, że uruchamiam piekarnik i zobaczcie, mamy już pierwsze grzyby. No. Także bierzemy się za robotę. Robię też gulasz z serduszek. Przepis też już był na kanale. No po prostu kroję serduszka, cebulę, zasmażam w przyprawach, zakrektam sosem i będzie. Jutro do ziemniaków. Patrzę się i codziennie odkrywam coś nowego, nawet jeżdżąc po moich starych ścieżkach. We'll be right back.
No i dobra, chwila przerwy. Ciasto mamy w lodówce. Tu się wszystko przesyła, także mamy już pamięć, więc jest dobrze. I zakup, którym chciałam się pochwalić, w sumie nie. Chciałam Wam polecić komplet patelnię z Action. I ja je widziałam pierwszy raz, w sumie nie wiem dlaczego wtedy tylko, jak one ponoć są już od długiego czasu. W asortymencie, słuchajcie. I tak wpadłam na nie i się zaczęłam zastanawiać, czy... Bo ogólnie potrzebuję nowe patelnie. Od tego zacznijmy, że potrzebne mi są nowe patelnie. I właśnie najlepiej było trzy, albo jeszcze jedna taka czwarta, malutka i w ogóle. No i ja sobie zrobiłam zdjęcie i wstawiłam na Facebooka zapytanie. I tu Wam w tym momencie wyskoczą odpowiedzi. Także jak widzicie, mają same pozytywne opinie. Są i na indukcję, i na kuchnię gazową. Moment, niech ja to sobie otworzę. Zrobimy sobie unboxing, bo przecież niektórzy pokazują Chanel, Diory, a ja Wam pokażę patelnię. Ale naprawdę jest masa pozytywnych opinii na ich temat, więc... ktoś zapyta, jaka cena pewnie. 129, 130 powiedzmy, zaokrąglimy to. Muszę to jakoś rozerwać, bo no nie dostanę się. Nie cholery. Może to jest zabezpieczone? O, dobra. Na pewno chciałoby się. Mamy raz. Mamy dwa. I mamy trzy. Także ja zaraz sobie je umyję. Będziemy robić serduszka. Czekajcie, tutaj zorganizuję przestrzeń. I będziemy, słuchajcie, testować hit internetu. Dokładnie patelnię. Ona wygląda tak. Jeszcze piękna, słuchajcie, świeżutka. Umyję mydłem. Mydłem to ja siebie mogę myć. Płynem na naczyń. I będziemy robić serduszka na tej największej patelni. I powiedziałam, że Szymon dostanie dwie tamte poprzednie patelnie, jak sobie chce eksperymentować. Proszę bardzo, nie będę bronić, ale nie na nowych patelniach. I z takich nowości będzie tyle. Aha, wiem. Słoiki się już wzięły i wygotowały. Do piekarnika wrzuciłam, wiecie o co chodzi. Umyte ogórki w zlewie, zaraz obiorę sobie czosnek, naszykuję gorczycę, koper. A jeszcze wcześniej pokroję sobie serduszka w przyprawach z kurczaka, te pomidory z bazylią, coś tam. I będę to dusić jeszcze przez godzinę, bo już potem chciałabym iść spać. A jutro rano ziemniaczki tylko się dogotuję. Tu mi się cały czas działa, w międzyczasie leci mi YouTube, a ciasto jest w lodówce. Także uważam, że produktywnie i tak późno, z opóźnieniem zaczęłam, ale ważne, że przed 12 skończę, słuchajcie. Jak widzicie, suszarka jedna i druga stoi i chyba do jutra będzie stała, bo nie chce mi się. I tak, mam takie dni, że mi się nie chce, ale to przez to, że właśnie wzięłam i wzięłam się tutaj za oporządzanie i gotowanie. Mam nadzieję, że ciasto, które wstawiłam, będzie ok. Mówię, jeżeli będzie smaczne, to ja Wam zawieszę ten fragment, jak to robiłam. Jeżeli nie, to będziemy kombinować dalej. Dobra, przydałoby się już głowę umyć, nie? Także... o! Co się mówi? Dzień dobry, widzowie. O! Dzień dobry, widzowie. A my idziemy do kanału dalej. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Dzień dobry, robaczki. Kolejnego dnia miałam się do was odezwać z drugą częścią holu zakupowego, ale powiem wam, że dużo nie kupiłam. Wleciał miks sałat i wleciała kaszanka na grilla, więc w sumie jeszcze nie opracowałam sobie żadnego jadłospisu i menu. W tym momencie mam już ogarnięte odkurzanie, pomyte garki. Mam też nastawioną drugą pralkę. Jak widzicie, nie ma już suszarek, bo już są porozstawiane po kątach. I zobaczcie, biorę się za spaghetti. Wczoraj miałam niezapowiedzianych gości, więc no, trzeba było ten Armagedon ogarnąć. Ja powiem wam, że wróciłam do domu tak zmęczona, ale miałam i ciarki, i dreszcze, i było mi zimno. W ogóle byłam kompletnie niekontaktowa, więc zrobiłam sobie drzemkę. Goście pojechali i słuchajcie, później przyszła sąsiadka, zjedliśmy kawę. Wypiłyśmy kawę, zjadłyśmy kawałek ciacha. Ciacho wyszło ok, więc wstawię wam również fragment, jak robiłam. Zamiast powideł śliwkowych możecie spokojnie dodać, słuchajcie, drzemu z czarnej porzeczki. Będzie idealnie pasował. Także ja zjem, umyję sobie jeszcze front, umyję sobie grzejniki. Mówię, łazienka jest na tip-top, potem tylko umycie podłóg i będzie ok. Muszę jeszcze wrzucić dwa kwiaty do kąpania na prysznic. Temperatura, jaką mamy, jest 26 stopni, a w domu mamy 20. No i powiem wam, że w sumie od rana produktywnie i to tyle. Nic więcej nie ma. Nasprzątałam się, nadziabałam, chyba w każdym zakamarku, słuchajcie, byłam w moim domu. I tak mi czas wyciął, bo mamy godzinę 14. Na obiad mam te serduszka, które widzieliście, że robiłam, dogotujecie albo ziemniaków, albo kaszy. Mam z grilla też sałatkę, śmieciówkę, więc do kompletu jeszcze mogę dać po kawałku karkówki, żeby to dojeść. I słuchajcie, będziemy sobie, słuchajcie, po obiady i pomysły na obiady pokazywać we vlogach. Także ja się biorę jeszcze raz za jedzenie i widzimy się, słuchajcie, później. Później się zobaczymy. To nie było, że u nas w Polsce nie ma dobrej chemii w ogóle, ale jednak z naszą chemią uważam, że coś jest nie tak. I to nie od dziś.
No i dobra, słuchajcie, mamy wieczór i obiecałam Wam, że przetestujemy sobie, słuchajcie, ogórki, które już robiłam, wyjęłam tą zieleninę, ten koper, bo dzisiaj spróbujemy, jutro je wykorzystam, żeby się nie zepsuły, bo już swoje po prostu otworzyłam. No i dobra, mamy, nie są puste w środku, kroimy sobie kawałeczek, dzisiaj spróbujemy, a jutro je wykorzystam. Wyszły. Słuchajcie, i czuć czosnek, normalnie są takie chrupiące. Robiliśmy jakieś 2 tygodnie temu. Nie żałowałam czosnku, czuć czosnek. Dałam gorczycę i na 1 litr jedną łyżeczkę. Na 1 litr wody. Jedna łyżka soli. Ja nie daję liścia laurowego. I nie daję ziela angielskiego. Za to daję szan, koper, czosnek i gorczycę. Co pycha, mam zrobione 4 słoiki chyba. I tu mam zrobione kolejne 4. Na ogrodzie zaczęły wychodzić ogórki, więc bardzo chętnie przyjmę, słuchajcie, przepisy na różne sałatki z ogórków. Wiecie, te w keczupie czy coś, żeby porobić. Bo szkoda, żeby się ogórki zmarnowały. Także tym ogórkowym akcentem ja się z Wami żegnam. Idę zrobię sobie maseczkę zaraz. Wyreguluję brwi. I no mówię, no popołudnie było, słuchajcie, takie bardzo spokojne. Trochę sobie podrzemałam, później miałam gości. Więc tak mi przeleciał cały dzień praktycznie. Nie nagrywałam, jak sprzątałam, bo ostatnio były przebitki, także tak po prostu, lajtowo, na spokojnie, jedząc ogórki, będę się z Wami żegnać. Jeżeli macie ochotę, zostawcie serduszko w komentarzach dla zasięgów, a my się widzimy w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa!